Katedra w Santiago de Compostela to jeden z największych zabytków architektury romańskiej w Hiszpanii. Wznoszenie jej rozpoczęto w 1075 roku podczas panowania Alfonsa VI Kastylijskiego. Upiększanie świątyni trwało przez kilka kolejnych wieków wraz ze wzrostem znaczenia Santiago de Compostela jako miejsca pielgrzymek. Kulminacją architektonicznej ewolucji katedry jest jej główna późna barokowa fasada wychodząca z zachodniej strony na plac Obradoiro. Charakteryzuje ją dekoracyjne i ikonograficzne bogactwo, m.in. rzeźby przedstawiające postać świętego Jakuba, jego dwóch uczniów oraz scenę związaną z cudownym odkryciem ich grobów. Wielkie przeszklone okna, dwie 76-metrowe wieże na planie kwadratu oraz dwa rzędy renesansowych schodów prowadzących do głównego wejścia. Po obydwu bokach znajdują się pałac biskupi oraz kapitularz. Pozostałe fasady katedry Santiago de Compostela to południowa fasada de la Plateiras z romańskim portalem złotników, posiadającym dwa tympanony przedstawiające sceny kuszenia Chrystusa na pustyni oraz jawnogrzesznicę. Następnie wschodnia fasada de la Quintana, która posiada dwa barokowe portale Puerta Real i Puerta Santa, czyli Wrota Królewskie oraz Święte Wrota. Zgodnie z tradycją otwierane od XII wieku tylko 31 grudnia przed jubileuszowym rokiem, kiedy Dzień Patrona przypada na niedzielę. Za wrotami głównej fasady wewnątrz murów świątyni w jej obecnym kształcie znajduje się narteks, kryty przedsionek, stanowiący część wcześniejszej romańskiej fasady. Wyróżnia go jeden z najwspanialszych XII-wiecznych portali, Portico della Gloria, portal chwały. Został on wykonany w latach 1168
1188 na zlecenie króla Leonu Ferdynanda II przez mistrza Mateo. W jego architekturze można zaobserwować ówczesną transformację sztuki romańskiej w gotycką. Składa się z trzech łuków, z których każdy prowadzi oddzielnymi wrotami do odrębnych naw. Najokazalszy z nich jest zwieńczony tympanonem przedstawiającym Chrystusa Odkupiciela w otoczeniu czterech ewangelistów. Natomiast jego archiwolty przedstawiają wizerunki 24 starców Apokalipsy trzymających instrumenty muzyczne. Całość ikonografii portalu nawiązuje głównie do scen z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Trzynawowe wnętrze katedry na planie Krzyża Łacińskiego zwieńczone jest sklepieniem kolebkowym. Główna nawa ma długość prawie 100 metrów. W połowie transeptu znajduje się gotycka kopuła. W miejscu pierwotnej romańskiej kaplicy głównej można obecnie zobaczyć barokową, dzieło Domingo Antonio de Andrande. Przykryta baldachimem podtrzymywanym przez anioły, znajduje się bezpośrednio nad kryptą z grobowcem świętego Jakuba. W centrum kaplicy znajduje się wielka, polichromowana figura przedstawiająca świętego Jakuba apostoła. Na skrzyżowaniu naw znajduje się słynna olbrzymia kadzielnica, nazywana po galicyjsku Botafumeiro. Do jej rozkołysania wciąż służy mechanizm pochodzący z 1604 roku. Wykonana z mosiądzu i z brązu, posrebrzana kadzielnica ma 1,60 cm wysokości. Pusta waży około 62 kg, pełna 80. Ważąca 90 kg lina, na której jest podwieszona, ma długość 60 metrów i grubość 5 cm. Obecna z syntetycznego materiału zastąpiła dawny sznur wykonany z włókien konopi. W trakcie nabożeństw, w których używa się Botafumeiro, kadzielnica jest wprawiana w ruch przez 8 mężczyzn zwanych Tiraboleiros. Szybuje wówczas z jednego boku katedry na drugi z prędkością dochodzącą do 68 km na godzinę.
W związku z burzliwą historią Hiszpanii w drugim tysiącleciu naszej ery, szczególnie w XVI wieku, kiedy to na wybrzeżu w niedalekim porcie La Coruna wylądowali piraci dowodzeni przez Franciszka Drake, cenne relikwie świętego Jakuba Apostoła kilkukrotnie zmieniały miejsce przechowywania na terenie świątyni. Obecnie znajdują się one w krypcie pod ołtarzem głównym, w alabastrowym grobowcu oraz posrebrzanej urnie, która zawiera prochy świętego Jakuba Starszego i jego dwóch uczniów. Katedra świętego Jakuba w Santiago de Compostela z racji swoich rozmiarów oraz znaczenia dla pielgrzymujących ze wszystkich zakątków świata pielgrzymów posiada wiele wspaniałych kaplic. Przylegają one do naw bocznych świątyni oraz okalają całe prezbiterium. Wewnątrz katedry w Santiago de Compostela znajduje się także późnogotycki dziedziniec otoczony barokowymi krużgankami. W ich skład wchodzą łuki z podwójnymi kapitelami oraz archiwoltami przyozdobionymi motywami kwiatowymi i geometrycznymi.